Dzień dobry, wieczór wszystkim. Wracamy do The Long Dark. Zobaczcie, wszystko super. 8:40 rano, żyję już od dnia i 19 godzin, prawie 20. Ogólnie to teraz pomyślałem sobie, co mogę zrobić, tak? Gdzie nie byłem, dokąd mogę pójść, żeby sprawdzić może jakieś nowości, zobaczyć. Postanowiłem, że pójdę wzdłuż torów kolejowych, ale nie w lewo, tak jak wcześniej, bo tam się nadziałem na wilka, tylko w prawo i potem za tymi wagonami kolejowymi w lewo. Tam jest jakaś wycinka drzew i pomyślałem sobie, że pójdę tam. Po prostu sprawdzę to dzisiaj, co się kryje w tamtym miejscu, może coś ciekawego. Nagrałem już i wrzuciłem trzeci odcinek. Dostałem kilka porad od was, jedno z nich właśnie było: omen, rozglądaj się częściej, bo dużo rzeczy przegapiasz. Także teraz będę chodził trochę częściej, kręcił kamerą. Tam nie idę na pewno, bez strzelby tam nie idę. Zobaczcie, jeden jelonek, drugi jelonek. Tam gdzieś się kręcił trzeci jelonek, mnóstwo jelonków, a ja nie mam nic, czym mógłbym je ewentualnie zabić. Także mówiliście: omen, częściej się obracaj, bo dużo rzeczy przegapiasz. Także okej, będę się kręcił częściej dookoła własnej osi i patrzył, czy nic przypadkiem mi nie ucieka. Piękna pogoda, minus 17, luzik, w ogóle malinowo, ale że nie wieje, to mogę sobie pozwolić na... Tam jest jelonek, mówię, jest jelonek, ale tam coś leży. Dobra, to pójdę tam na chwilę i potem wrócę. Ale powiedzieliście też: omen, częściej chodź, a nie biegaj, bo biegając zużywasz więcej kalorii. No, okej, przyznaję rację, tak pewnie jest w istocie. O, trawa, zobaczcie, ale fajnie, jedyne źdźbło trawy chyba na całej mapie. Ale to ma być let's play, a nie... Aha, to jest kawałek tylko stojącego drewna. Dobra, super. To wracam w kierunku, w którym szedłem. To ma być let's play, a nie let's walk, więc po prostu no, będę jednak nadużywać tego biegania. No bo... Okej, okay, no można chodzić sobie, oczywiście rozumiem intencję tego komentarza, który ma mi pomóc na przykład zużywać mniej kalorii i oczywiście jak najbardziej masz stare rację. Niemniej no po prostu domyślam się, że byłoby to o wiele, po prostu odcinki albo musiały być, god damn it, albo odcinki musiały być dłuższe, czego robić nie chcę, bo wtedy po prostu możecie nie chcieć oglądać ich aż tak długich. A z drugiej strony, jeśli byłyby tak długie jak są teraz, to wtedy po prostu by mniej mógł zwiedzić. No siłą rzeczy, idąc wolniej, nie mogę zwiedzić tyle samo mapy, co idąc szybciej. Także no będę biegać. Może nie aż tak bardzo często, mając na uwadze wasze sugestie co do tego biegania. Niemniej... no biegać będę. Minus 16. Oj, nie narzekaj, już tak nie jest ci bardzo zimno. Nie wieje przynajmniej, no powinna się z tego cieszyć. No, to w sumie, to z takich uwag to tyle. O, oh, god damn it. Widzicie to? Jego tu nie było wcześniej. Ale miałem po prostu krzywy fart, że ja poszedłem górą. Ja pierdzielę, po prostu dzisiejszy dzień jest tak obfitujący w takie farty w moim wykonaniu, że to po prostu chyba jakiś limit musiałem wyczerpać. Przecież tutaj tego skurwibąka nie było wcześniej. Ja pierdzielę, dobrze, że poszedłem górą, bo bym musiał rzęsiście przed nim uciekać. A z drugiej strony nie wiem, czy aby się nie zsunę idąc tędy. Dobra, nie zsuwam się, czyli idę tędy. Okej, okay. Po prostu go obejdę. Okej, okay, to tam poszedł, dobra. Ale bym miał surpryzę straszną, gdybym tam poszedł dołem, szedł po torach i nagle usłyszał w słuchawkach to warczenie. Bym mocno, mocno i gęsto uciekał przed nim. No ale dobra, niemniej. Wilk 0, omen 1. Dzisiaj, na chwilę przynajmniej. Oopsie daisy. A dobra, ale czyżbym... odkrył jakąś wnękę, w której coś może być, czy... No bo jak tam spadnę, to już tam nie wyjdę. Przyjdzie mi tam zdechnąć. Nie widzę żadnego wejścia do bunkra tam, ani nic. No nie! No dobra, udało. Przecież na razie się zablokowałem do jakiejś... No nie, nic tam ciekawego chyba nie ma. O, słyszę wilka.
Także pozostaje mi jednak pójść. A tędy jakoś przejdę? Okej. No nie! Are you kidding me? Skręciłem kostkę. No na litość. Teraz nie mam mowy o bieganiu w tym. That smarts a bit. Ow! Ale muszę zejść tędy. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj tego wilka. Na pewno tam nie schodzę. Bo nie wiem, gdzie jest ten wilk. Może sobie już poszedł. Jednak nie będę kusić losu. Ależ mi strasznie zimno wzrosło. No to tak, no to miałem nie biegać, no to nie biegam, bo skręciłem kostkę. Jestem ugotowany w tym momencie. Dobra. Take painkillers. Equipment. Dobra. O, dobra. Udało się, załatwiłem jednym środkiem przeciwbólowym. Skręcenie kostki. No dobra, czyli mogę biegać znowu. Tada! Minus 13. O, i tutaj coś miało być, właśnie podobno w tej okolicy. Że przy tych składach drewna coś ma podobno być. Tu albo tam właśnie za tym znakiem. Polecono mi za tym znakiem żółtym się przejść. I tam czegoś poszukać. Ja tu oczywiście będę się cały czas mocno rozglądać. Nie w poszukiwaniu lutu, a bardziej w poszukiwaniu ewentualnych zagrożeń. Tam coś chyba leży. Dobrze widzę. Tak. Tutaj w ogóle coś dużo leży. Dobra. Tutaj mamy zwłoki i mamy. Przeszukajmy. This stuff will come in handy. Dobra. Jest jeszcze po. Dobra. To mogę odłożyć. Druga para mi niepotrzebna. Z tego sobie skorzystam. Harvest Hide. O, do tego jeszcze nie wiem, co to daje. To się pewnie przekonam w innym momencie. Aha, to jest po prostu właśnie. Ojej, to jest kawałek ośnieżonej gałęzi. Super. Odkrycie roku, omen. W Kanadzie odkryłeś ośnieżoną gałąź. GG. Powiem wam szczerze, nie a propos, ale trzymajcie kciuki. Nie mogę podać, raczej nie mogę powiedzieć jeszcze, o co chodzi. Niemniej, trzymajcie kciuki za to, że może dostanę do let's playowania naprawdę fantastycznie zapowiadającą się grę z takiej kategorii 3A, czyli najwyższa półka, polska. Kto wie, co w najbliższym czasie polskiego najlepszego wychodzi. Nie jest to Wiedźmin, teraz mówię jeszcze Wiedźmin, Dziki Gon to chwilę, chociaż oczywiście będę walczyć, bo mam przyjemność znać osoby z CD Projektu, z CDP, w tej chwili z CDP, tam jest jakiś chyba domek. Niemniej wychodzi niedługo jedna gra i będę walczyć o to, aby położyć na nią swoje łapki odpowiednio wcześniej i zaprezentować wam oczywiście let's play'e. To w sumie taki news na ten moment, że takie coś może mieć miejsce. Nie mówię, że się na pewno uda, ale uwierzcie mi,
staram się bardzo, staram się takie rzeczy urzeczywistniać i po prostu wprowadzać w życie. Dobra, rozglądam się strasznie intensywnie, ale póki co to widzę dużo drzew, jelonki, trochę powalonych drzew, tam jakieś są baraki i to jest dobry znak, bo w tych barakach chyba może być karabin. Jak tam stoję, prawie zamarzam, ale to ponoć nie jest jakoś tak bardzo, kondycja mi spada, to dużo. A jakbym na przykład teraz sobie zrobił zbieranie drewna przez godzinę, spalę 300 kalorii, używając dobra, spróbujmy pozbierać to. O! Spróbujmy pozbierać drewno. Jesteśmy w środku jakiegoś leśnego wyrębu, więc cedar fire. O, właśnie, otóż to tuż, widzicie? Ależ teraz ten śnieg odbija. O, jest dokładnie 12 w południe. O, jestem strasznie głodny. Jest 12 w południe. I po prostu wow! Ja naprawdę ustawiam sobie monitor na dość ciemne ustawienia. Ustawiam na ustawienia, dobra, nieważne. Ale żeby był dość ciemny, a tutaj naprawdę po prostu dość, nawet bym powiedział, że razi. Dobra, upewnijmy się, że tu jeszcze nic tam nie czyha w okolicy. Taki szybki zwiat po śniegu, nic. Mamy tu jakieś, tak, odwiedzimy sobie na początku ten rozsypany domek, a potem... O, to i to jest. Fantastyczna robota. Jestem strasznie ciekaw, jak komuś w minus 17 chce się wychodzić i do to i to ja. Best be prepared for anything. A, już nie chcę, bo mam takie buty. Trochę ciężkie one są. Zawsze w cenie. Soda. Okej, okay, to wszystko. No i teraz... Dobra, zacznijmy od przeszukania to i tojów. Aha, nie można. Got it. Czy tutaj coś można zrobić? Nie, ale do tego domku, do każdego z tych domków dochodzi... dochodzi... Dobra, już jestem, już, dobra. O, jestem na minusie z kaloriami. Dobra, co my tu mamy? Sweterek, serek, gadki w ciapki, tam coś leży. Tam coś leży przecież, jeszcze mu nie mogę tego wziąć. O, przyda się. Czy jest mi ciepło? Jest mi ciepło, dobrze. Myślałem, że to może jakieś będę sobie mógł ognisko rozpalić, takie, wiecie, z gazem, tak, po prostu zapalniczka albo zapałki. O, jest. O! Dobra. Zobaczcie. To jest to, o czym też czytałem w komentarzu. 1650 kalorii, dlatego tak trudno było to podnieść, bo to tylko kawałek tego wystawał. Racje wojskowe, takie specjalne racje, bardzo koloryczne. Właśnie mi się udało je znaleźć. Więc to powinno pomóc przy kryzysie jakimś. Nie chcę czapki, mam czapkę. Przy jakimś kryzysie związanym z żywnością, to wtedy po prostu od razu BUM! Dostaję 1750 kalorii. Drewno. Z chęcią. Skarpety mogę zaryzykować. Take. Jestem już przeciążony. Czyli na pewno chciałby się coś zjeść. A to wiecie co, może będę, jak sobie gdzieś rozpalę ognisko, to może będę, kurde, spędzi. Może będę jeść przy ognisku, połączę przy jednym spożytecznym. Czyli ogrzewanie się z jedzeniem, może w przykład można wtedy mogę... Ulala, sweet! Prawdziwa zimowa kurtka. Sweet! Dobra, tu nic nie ma, tu coś mamy. Gazetka. Latarnia. Teraz się trzeba będzie pozbyć kilku z tych rzeczy, bo nie są mi wszystkie potrzebne. Niemniej na razie sobie pozbieram, a potem zrobimy przy ognisku jakieś sortowanko. Tu mamy coś. Tu już coś mamy. A, widzicie, trzeba mieć naprawdę
zwracać uwagę na szczegóły w tych kontenerkach. Dobra, pusto, pusto, pusto. Ok. This pack is getting kind of heavy. No tak, teraz to już jestem mocno przeciążony i tylko mi pozostaje dość wolny spacer. Tutaj coś? Nie, dobra. Ale jak strzelby jak nie było, tak nie ma. Niestety. Tutaj coś mamy. Tu nie, tu była flara. Z chęcią wezmę. Szuflada. Pusta. Okej. Okay. Nie mam pytań. Drewno, drewno. Żadnym... Można... Tak jakiś mały ten, łom bym powiedział. W żadnym z tych miejsc nie ma... tego piecyka? Dziwne. Bardzo dziwne bym powiedział wręcz. O, akcelerant przyda się naprawdę, bo tego nigdy za wiele. Dobra, ale mogę chyba sobie spalić ognisko po prostu tak tutaj. Startfire. Pack is getting too heavy to carry. Aha, nie mogę spalić ogniska w środku. No, w sumie BHP by tu na pewno miał coś do powiedzenia. Dobra, przechodzimy teraz do klikania po menu związanego z. To jest na pewno lepsze, czyli to mogę założyć, to mogę wyrzucić. Cotton socks mogę założyć. Aha, to jest plus 1 stopień, a to jest 0,3. To mogę to założę, a to wyrzucę. 0,4, down ski jacket. W sumie to słabe, bo to jest, jak założę to, wtedy mi znika Quality Winter Coat, który mi daje 10, znaczy 1,5, a to mi daje 0,402. No. To lipa. To wezmę to, dam to, wyrzucę, bo to waży pół kilo. Heavy wool sweater 0,6, 0,6, 0,8, 0,5. Dobra, to wyrzucę. Ok, tu mamy wszystko. Teraz tak, czas coś zjeść. Co mi jest? Czy jestem spragniony? Jestem trochę spragniony, więc... to mogę sobie zjeść, bo to mi da jedno i drugie. Dobra, 350. Dobra, 350, trzeba trochę uzupełnić tych kalorii, bo jestem mocno na minusie. Jeszcze jedno. I batonik. Okej. Okay. Dobra, to mi... Ale mało mi to hanga, aha, bo tak właśnie sobie na mocnym minusie. Granola bar, energy bar, dobra, zjemy to. I jeszcze pork and beans, to sobie jeszcze zjem. Dobra. No dobra, 1400 to jest nieźle. Jeszcze czegoś się warto napić, no to napijmy się grape soda. Kurczę, strasznie dużo muszę zużyć, żeby odzyskać pełną sprawność. A raptem przecież niewiele zrobiłem. Back. Dobra, zmęczenie, już mi ciepełko trochę wzrosło, więc jest ok. Dobra, myślę, że jeszcze mogę zaryzykować kolejny spacer. Man, I'm not sure I can carry much more. Aha, jestem wciąż przeciążony? O, szlak zatrafił. Wracamy do środka. Muszę jeszcze pokombinować z zawartością swojego plecaka. Dobra, ten waży niewiele, ale trzeba go wyrzucić. Dużo flar mam, one ważą. To waży 1,5. Ten jest cute.
No tak, dobra, latarnie to mogę. Tego się mogę pozbyć. Simple to simple sewing kit. Siekierka. Szczerze mówiąc, bym sobie chętnie to zostawił, chociaż nie. Other. Jerry can. Rifle ammunition, dobra. Things are starting to look pretty grim. No tu już nic nie mogę tego pozbyć. A dobra, mogę zrobić tak. Sortowanie po wadze. O. I co najwięcej waży? To waży 2 kilo, to Jerry can. An old metal. Dobra, to mi się przyda. Latarnia. To pry bar, simple tools. Dobra, to mogę wyrzucić, bo jest w słabym stanie. Tinder plug, venison, wood, cotton. Dobra. Okej, okay. Zimno mi spadło, elegancko. Mogę biegać, czy jeszcze nie, czy już nie? Czy... Nie, nie mogę biegać cały czas. Ale dobra, wydaje mi się, że jest godzina druga, czyli 2 godziny mi zeszło zabawy z tutaj z tymi z uzupełnianiem wszystkich braków. No to teraz nas czeka trochę spaceru. Dobra, z tyłu pusto, z przodu też. Od razu zmęczenie jakoś. Dobra, ale jeszcze ze zmęczeniem jest najgorzej. Gorzej będzie, jak spadnie jeszcze bardziej, to wtedy będę mieć problem z w ogóle z chodzeniem. Trzeba będzie zrzucić coś bardzo szybko z siebie. Otóż to, właśnie o tym mówię. Widzicie, teraz tylko 15 kilo mogę. Dobra, czy tam coś jest? Jeśli to nie ma w sensownej odległości kolejnego domku, pozostanie mi wrócić do tego, który zostawiłem za plecami, do pierwszego lepszego i po prostu trzeba będzie coś zwrócić z siebie, przy okazji się przespać trochę, bo jestem zbyt zmęczony. Dobra, spróbuję trochę jeszcze poczłapać. Ile jest stopni? Minus 6. Dobra, wiecie co? Po prostu się przytulę do tych bali drewna i sobie rozpalę ognisko. Rozpalę sobie ognisko, dzięki czemu zużyję trochę drewna, które jest najcięższe. I trochę złapię snu. Powinno być mi cieplej po takim przytuleniu się do nich, ale nie jest. Temperaturę mamy minus 6, dobra. Tutaj może będzie trochę cieplej? No nic, zaryzykuję przespanie się na zewnątrz. I don't feel so good. Czemu tu nie mogę tego nigdzie postawić? O, było. Ok. Tinder plug, firelock. Dobra. Może zrobimy tak. 60 setup. Myślę, że powinno się udać 80% bez przyspieszacza. Come on. Go. I. Yes. Dobra, i teraz dorzucimy sobie do tego trochę odzyskanego drewna, sprawiając, że add fire. Ugotujemy sobie jedno mięsko. Dorzucimy jeszcze trochę drewna. I się prześpimy te 2 godzinki. Equipment. Tool, nie, other, wróć, other, bedroll, place. Tutaj i prześpimy się z 2 godziny. Oj.
Equipment, bedroll place, tak, tak. 2 godziny. Rest. Nie wiem, czy dobry pomysł. Pierwszy raz przekonam się na żywo, czy to dobrym pomysłem jest spanie na zewnątrz. Pick up. No, fuck. Aha. O, dobrze. No było nieźle, zobaczcie. Cold mi wcale nie wzrósł, nawet wręcz opadł, bo sobie spałem przy ognisku. A za to mamy minus... aha. Minus, feels like minus 13, dobra. Ale mogę biegać. Znaczy nie, nie mogę biegać, ale chociaż szybciej idę, bo mi... no jestem niewiele ponad limit. Zużycie tego jednego trepienka to był dobry pomysł. Mogę za to iść w tamtą stronę. Zobaczymy, co tam jest. Wiecie co? A jakoś tak mam dziwny pomysł, żeby pójść tędy. Żeby nie iść tą utartą ścieżką. Dokładnie po środku. Nie, mogę. Nie, chyba jednak trochę szybciej idę, trzymając shift. Czyli jakieś tam bieganie jest możliwe. A, Jezu, znowu. Znowu jestem wycieńczony. Znowu mi spadło pewnie do dokładnie 2 razy więcej niosę niż powinienem. Tylko przez to, że kurde, znowu jestem zmęczony. Szlak by to trafił, no. O! Plecak. Co? Może być. Okej. O! Po raz drugi. Dzień dobry. Już 2 military grade to jest bardzo dobrze. Tam nie mogę wejść niestety, czyli nie upewnię się, czy tam jakiś wilk na mnie nie czyha. Dobra. Pusto. Man, I'm not sure I can carry much more. Pusto. Wszystko bardzo dobrze, nikogo tu nie widzę, ale też żadnego domku tutaj nie ma. Na po złość, co? Ale tam skała jest. Jaj. Wylądowałem po środku niczego. No dobra, wycinka, fajnie. Jestem... Co tam jest? Ja tutaj... Nie, chyba tu nie byłem. Nie wydaje mi się, żebym tutaj był wcześniej. Okej. Okay. Jakbym trochę szybciej chodził, to bym się pokusił o obejście tutaj tego... Tam jest jelonek. Pokusiłbym się o obejście tego placu i poszukanie czegoś dobrego. Aha, tutaj coś... Tam coś chyba jest, no ale w tym tempie da tam dojdę za ruski rok, no jest mamy... Dochodzi 8. Znaczy 6, Boże, co ja mówię, 6 dochodzi. Dobra, mamy tu jakieś zwłoki do przeszukania. Ja skorzystam z okazji. Probably useful. Bounce skin jacket. W słabym stanie jest bardzo. Dobra, nic więcej. Dobra, chcieliście, żebym chodził, no to chodzę. Ciekaw jestem, co jest na górze, tylko myślę nad tym, jak... Chyba trzeba będzie znowu, ale kurczę, teraz jak się prześpię 2 godziny, to wyląduję dokładnie w czasie zmroku, a tego bym bardzo nie chciał. Więc myślę, że poszlajam się jeszcze. Myślałem, że coś tam płonie, jakiś ogień. Poszlajam się jeszcze trochę po okolicy, idąc mniej więcej w tym kierunku. Nie no, ja tutaj byłem. Tylko od innej strony. To jest chyba wejście w kierunku tego obserwatorium, które tam widziałem. Bo przypomina mi się to zwalone drzewko.
Wydawało mi się, że po prostu, że ono jest jakby pomostem. Jak się wejdzie, to wtedy można wskoczyć tam na górę szybciej. No tak, no byłem tutaj. Czyli zrobiłem takie duże kółko. Teraz jak pójdę tędy... Uła. Już mocno ze mną nie tak. Ale... Nie, dobra, to płotek. Już myślałem, że tam coś jest. Nie chciałbym teraz się kłaść spać, bo się obudzę w środku nocy, ale wtedy mógłbym w środku nocy ewentualnie na przykład z latarnią pobiegać, do tego domku dojść i zobaczyć, jak się gra prezentuje nocą. Dobra, przecież mogę coś zjeść, no jasne. Przecież mogę zjeść sobie ugotowany ten, mięsko zrobione. 1000 kalorii. Proszę bardzo. Dobra, jeśli gdzieś znajdę komunikat, że jest mi trochę cieplej, na jakimś tam, w jakimś zakamarku, to wtedy sobie tam spróbuję rozpalić ognisko. Tak, to jest ta droga na górę, dokładnie. Nie wiem, czy jest sens tam chodzić. O, tutaj jakiś plecak widzę chyba. Tak jest. Co mamy tutaj? Tam jakieś zwłoki są. A, mogę się tylko domyślać, że ten plecak należy do niego. No cóż. O, coś tu leży. Dobra, spróbuję to wziąć na razie. Potem to najpierw wyrzucę. Czy ja bym chciał zaryzykować. Wiecie co, spróbuję, tylko mówię, znajdę na razie miejsce, w którym mogę się przespać. Minus 8 stopni. Powinno być wśród tych skał trochę cieplej. Czasami jest komunikat, że jest warmer. Tutaj na przykład nie będzie mi cieplej? Nie? Zobaczcie, błąd tekstury. Wszedłem w teksturę. Dobra, nieważne. Spróbuję się przespać 2 godziny, tak żeby odpocząć choć trochę. Okej, okay, tu Tinder Plug, Firelock, Cedar Firewood. Bo wiecie, abyś tylko się udało. Aby tylko się udało. Dorzucę do tego coś do palenia dłużej. Okej. Okay. Cedar Firewood. 2 godziny. Dobra. To ja się prześpię 3. Oh, I would do anything for a drink right now. A co, też pić ci się chce? Matko, na litość. Dobra, już soda. Grape soda drink. Dobra, i teraz tak. Tu, other bedroll place. Tak na ognisku? No chyba nie bardzo. Dobra, ale przy ognisku powiedzmy 3 godzinki się prześpimy. Dobra, spróbujmy 4. Obudzimy się w środku nocy. Pick up. Mówiłem, że będzie ładnie. No i teraz jest cały system obciążony? Na litość. I tylko...
Tak mało się odmęczyłem? Kurde. Plicki? A dobra, teraz przynajmniej widzę, nie muszę nawet patrzeć za bardzo, nie muszę zużywać latarni. A jak teraz na mnie coś wyskoczy, to jestem ugotowany. A dobra, tam idę na górę. Jak teraz coś wyskoczy, to jestem po prostu w takiej ciemnej dupie, że aż przykro. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy tam był piecyk. Za cholerę nie pamiętam, czy tam na górze był piecyk. Dobra, ale udało się dojść bezpiecznie. To najważniejsze. Where can I find something to eat? Szukam jakiegoś ładnego widoczku. This pack is getting kind of heavy. Ten jest chyba fajny. Co o tym powiecie? Myślę, że będzie niezły na miniaturkę. Dobra, teraz tylko znaleźć drzwi frontowe do tego wszystkiego. So cold. So cold. Oh, starving, dehydrated, exhausted. God damn it, już. Dobra, chyba trzeba... Wow! Chyba trzeba spalić latarnię jednak. I need to find something to drink. Tu są drzwi. Okej, okay, dobra, można... Poster. Można tak. I teraz tu to muszę rozpalić. To się długo nie będzie palić. Niemniej 2 godzinki powinno mi wystarczyć. Aha, dużo widzę. Dobra, teraz trzeba szybko pouzupełniać wszystko. Jedzenie, tak. A, mogę ugotować sobie. Koniecznie muszę zrobić. Kuk. Skończyło mi się drewno do tego, do odpalania i rozpalania kominka. Ok, czyli tak. Venison eat. Equipment. Grape soda drink. Equipment. Orange soda drink. Equipment beef jerky 350. No, słabo to wygląda, szczerze mówiąc, z racji faktu, że praktycznie z całego jedzenia wyskakuje. Ale dobrze, tak. Zaraz mi też zimno spadnie. Głód, zaraz. Dobra, teraz tak. Tutaj coś było przed chwilą. Jeszcze wydawało mi się, że. Tutaj była. O, zobaczcie, to jakby. A, to ja może tutaj byłem tylko. Nie, teraz. Nie, empty, jest wszystko empty, 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 czyli byłem. Też nie ma tutaj karabinu. Radyjka oczywiście nie działa. A nie, zaraz. Aha, okej. Okay. Tam się wyłączy. Myślałem, że to radio włączam. Dobra, ha, chowamy. Ja tu jeszcze zostało? Godzinka 9. Dobra, myślę, że trzeba się przespać. Jest pierwsza w nocy. Przespać się trzeba z... No, przynajmniej te 5 godzin. Zobaczymy, co będzie za 5 godzin. No i na tym myślę też skończymy odcinek kolejny.
Bardzo spokojny, chyba nawet spokojniejszy niż wcześniej. Zobaczmy w ogóle, w jakim jestem stanie. Piękny wschód słońca. Zmęczony nadal potwornie, więc drugą piątkę trzeba machnąć. Albo nawet 6. Obudzę się o 12, może być. A, tylko właśnie z tym jedzeniem, czy jak ja będę. Czy nie przegiąłem, bo przecież chcę się strasznie pić. Dobra. Okej, okay, i teraz tak. No i teraz niestety musimy zużyć praktycznie całe zapasy jedzenia. Wypijmy trochę, sporo, trzeba wypić. Dobra, udało mi się ugasić pragnienie. No i cóż, trzeba zużyć tę rację. I tak naprawdę, zobaczcie, w tym momencie jestem zupełnie przygotowany do wyjścia. Piękna pogoda. Raptem minus 22, także dzięki. Tutaj tylko minus 2. Więc cóż, chyba na ten moment kończę ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało, chociaż było bardzo spokojnie. No trzeba będzie coś... piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach o tym, co dokąd powinienem pójść, żebym ja tak się też nie kręcił, bo widać po ostra zrobiłem wielkie kółko, starając się znaleźć coś nowego, a obszedłem. Na pewno nie idę do tamy, bo przekonałem się, co jest w tamie bez karabinu, tam nie podchodzę. No i mogę ewentualnie zaryzykować pójście w drugą stronę torów do tego wagonu kolejowego, który tam stał, wysypanego i tam w dół, tylko musiałem było z tym sprawdzić, czy ma wilka. Także przekazujcie swoje sugestie w komentarzach. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!